Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać sposób na wykonanie bardzo prościutkiej kartki. Musicie chwilkę poczekać. Wykonamy sobie taką oto karteczkę. Jest ona bardzo, moim zdaniem, taka elegancka, gustowna. Tutaj niestety sobie, jak robiłem tą karteczkę, pobrudziłem sobie tutaj czerwonym i stwierdziłem, że to będzie dobry moment, żeby nagrać Wam filmik i pokazać, jak ja wykonuję taką karteczkę, a na pewno każdy z Was da rady i będzie potrafił zrobić w domu taką samą. Do wykonania takiej karteczki będziemy potrzebować, ja już mam przygotowane gotowe elementy, bazę wymiaru 14,5 na 14,5. Musi być taki wymiar, ponieważ ten wianuszek, który będziemy tutaj właśnie robić na tej karteczce, jest no takiej wielkości, że no mniejsza karta, na mniejszej karcie by się nie zmieścił. Jestem z powrotem, cały czas ktoś mi przeszkadza i tak coś czuję, że ten film będzie taki. Skończyliśmy na tej bazie. Tutaj na taki podkład będziemy potrzebować biały karton wymiaru 14 na 14. I będziemy potrzebować jeszcze jeden kartonik z papieru kraftowego wymiaru 13,5 na 13,5, na którym będziemy właśnie odbijać właśnie taki wianuszek. Więc przystąpmy sobie może już do działania. Ja sobie zacznę od przyklejenia tego. Na biurku mam taki bałagan, bo robię teraz właśnie kartki świąteczne. I tu sobie przyklejamy na środeczku. To sobie odkładamy, żeby nam sobie wysechł papier, a teraz zajmiemy się odbijaniem właśnie tego białego wianuszka. I będziemy do tego potrzebować, ja używam takiego, nie mówię, że musi być koniecznie taki wianuszek, jeżeli ktoś ma jakiś inny wianuszek, może go z pewnością użyć. Ja mam taki, jak to wyciągnę, to jest taka maska, szablon z Agaterii. Bardzo, bardzo fajny. I ja go będę odbijał. Będę go odbijał na tutaj sobie odwrócę, zawsze sobie odwracam i ustawiam, żeby mi wszystko złapało. Ja go będę odbijał przy użyciu pasty strukturalnej. Ja używam tej z Amsterdama. To jest pasta modelująca. Strukturalna, bardzo fajna konsystencja, zresztą zaraz zobaczycie. Może tu, może wam nie pokazuję, bo jeżeli wam uciekam z kadru, to przepraszam, nie mam jeszcze wprawy w robieniu tutoriali, więc ja używam takiej pasty strukturalnej. O, ja wam zaraz pokażę, ona ma bardzo taką fajną konsystencję i po troszku nabieram, tutaj sobie przytrzymuję i za pomocą takiej szpatułki nakładam sobie taką pastę.
kurczę, nie za bardzo mi się to podoba, ale może jakoś. Może jakoś to mi wyjdzie. Nadmiar zbieramy i sobie teraz właśnie odklejamy i mamy odbity taki wianuszek za pomocą pasty strukturalnej. Może to być zrobione przy użyciu farby akrylowej, farby kredowej, takiej, której będę teraz za chwilkę używał. O, polecam. Albo tuszem białym, jeżeli ktoś ma, może to zdecydowanie wykonać. Teraz jednym minusem tej kartki jest to, że musimy tą karteczkę z tym wianuszkiem odstawić do całkowitego wyschnięcia pasty strukturalnej. Wyschnięciu pasty strukturalnej na tym kartoniku weźmiemy sobie troszkę teraz przybielimy sobie boki. Ja użyję tej, nie mam białego tuszu, więc użyję sobie białej farby kredowej z Paint Artu. Bardzo fajnie używam do, czasami używam do dekupażu. O, tu mam jakiś kartonik. Wezmę sobie tak, troszkę wymaluję pędzel i boki sobie troszkę. Zrobimy tak, by oszronione. Mam nadzieję, że już wszystko. Że wszystko widać. Poprawimy, no i takie. Tu ja jeszcze spróbuję troszkę. Farba jest gęsta, ale ja spróbuję troszkę jeszcze po takim drobnymi popryskać, żeby to tło jeszcze było takie. Troszkę jest, może nie widać dokładnie, ale coś tam jest. Farbę na chwilkę na razie zakręcamy. Muszę sobie wziąć chusteczkę do wytarcia palca. I myślę, że teraz możemy spokojnie tą kartkę przykleić na naszą tutaj wcześniej przygotowaną bazę. Postaramy się równiutko. Musimy docisnąć, bo pod wpływem tej pasty strukturalnej troszkę nam się kartka destawilgoci, troszkę ona się nam pofalowała. Ale wszędzie dociśniemy. O, i powstanie nam coś takiego. To odkładamy sobie na bok i zajmiemy się teraz przygotowaniem tego napisu. Do przygotowania tego napisu będę potrzebował trzech takich kartoników. Największy ma wymiar 2,6 × 7,6. Mniejszy biały ma wymiar 7,3 × 2,3. A ten najmniejszy, na którym będziemy odbijać napis, ma wymiar 2 na 7. Właśnie teraz sobie tutaj
odbijemy sobie ten napis. Ja użyję sobie, już Wam pokazuję, napisu Wesołych Świąt. To jest też zestaw takich napisów, też z Agaterii. Nie wiem, ile on kosztował, ale naprawdę opłaca się, bo są napisy w dniu ślubu, witaj na świecie, z okazji imienin, dni urodzin, spełnienia marzeń, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, 100 lat, mądrych życzeń, dziękuję i gratulacje. No na wszelkie okazje to chyba coś koło 30, chyba paru złotych kosztowało, ale fajne, fajnie się to sprawdza. Ja sobie wezmę napis Wesołych Świąt, przykleję sobie na bloczek akrylowy, żeby się lepiej trzymało. Będę potrzebował, nie mam właśnie tuszu, więc muszę sobie jakoś poradzić. Będę potrzebował właśnie tej białej farby akrylowej. I tu troszkę odsączam nadmiar farby i tapuję sobie po tym napisie. Tak. I biorę i staram się go równiutko odbić na tej kraftowej karteczce. Tu jeszcze z góry dociskam i mam nadzieję, że i wyszedł napis wesołych świąt. Tutaj sobie troszkę tylko wytrę, żeby mi ta farba na stempelku do końca nie wyschła. To sobie odkładam. Troszkę podmucham, żeby mi to wszystko wyschło. Tak. Oj, biorę jeszcze ten pędzel, co brzegi robiłem przy tamtej karce, i tutaj też troszkę podmalowuję brzegi w tym napisie, żeby był taki efekt troszkę śniegu, oszronienia. I tak się to będzie prezentowało. I biorę pozostałe dwa. To niech sobie jeszcze dosycha. A ten kartonik biały przylepię go tu na ten kraftowy. I ten mały przykleję sobie tutaj na ten biały. Coś takiego. I teraz przed przyklejeniem tego musimy sobie wybrać, czy chcemy, żeby nam się kartka otwierała do góry, czy chcemy, żeby nam się otwierała w bok. Ja jakoś ostatnio bardziej przepadam za tym, jak kartka się otwiera w ten sposób, więc biorę sobie jeszcze, o ile w tym moim bałaganie znajdę. Coś tu jest. Biorę sobie, można wziąć pianki 3D. Ja sobie biorę, ucinam zwykły karton, dopasowuję go wielkością, troszkę go tylko przytniemy, dopasowuję go wielkością do tego napisu, żeby on troszkę był taki efekt 3D, czy takie coś podniesienia. Jak jest za gruba tektura, to można ją troszkę właśnie zgnieść, przygnieść i smarujemy klejem
i sobie tutaj w miarę prosto ustawiamy tą karteczkę i przyklejamy sobie ten właśnie napis w miarę na środku. Dobra, powinien się nam trzymać. Tu jeszcze można gdzieniegdzie podmalować te. Dobra, to sobie otworzymy i teraz przy użyciu, kiedy ja używałem farby 3D, to jest DP Craftu. Taka oto farba, ona ma fajny taki czerwony, głęboki kolor, fajnie mi tu pasuje do tych właśnie do tego koloru. Dobra, zawsze wcześniej próbuję wycisnąć i wszędzie tutaj, gdzie są właśnie, gdzie pojawiają się te kropeczki na tym szablonie, ja sobie je koloruję na czerwono i wtedy ta karteczka, jak ja to nazywam, dostaje takiego życia. Pojawia się jakiś dodatkowy kolor. Zawsze można tu przy odbijaniu tego wianuszka zastosować tak jak ja teraz pastę strukturalną, żeby ktoś lubi, jak ktoś dużo błyszczy, można posypać brokatem. Tu te czerwone kropeczki, co teraz wykonuję, też można robić po kropce kleju i przysypać też czerwonym brokatem. Mi jakoś tak się spodobała ta farba tutaj, że będzie tak fajnie czerwono pasować i wyglądać, więc sobie odbijam kropeczki tu tą farbą i już kończymy i praktycznie karteczka będzie gotowa. Tu jeszcze i chyba wszędzie, chyba nigdzie nie pominąłem, wszędzie. I w ten sposób powstała bardzo prosta, a moim zdaniem bardzo efektowna karteczka świąteczna. Wystarczy tylko wkleić teraz życzenia, zaadresować i wysłać do jakiejś bliskiej lub zaprzyjaźnionej osoby. Ja jestem zwolennikiem wysyłania kartek. Niech ta tradycja i ta forma składania życzeń jak najbardziej przetrwa, bo maile i SMS-y czy jakieś wiadomości na portalach społecznościowych są fajne, miłe, ale wysłać czy wykonać dla kogoś kartkę jeszcze przez siebie zrobioną, to dla mnie, mi to sprawia dużo przyjemności i radości, więc myślę, że skorzystacie z tego pomysłu. Dziękuję Wam za poświęcony czas, za obejrzenie filmiku. Zachęcam do zrobienia takiej karteczki, bo naprawdę bardzo szybko się ją wykonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia w następnym filmiku. Pa!